Cześć! Jak widzicie, mamy piękną pogodę, więc postanowiłem to wykorzystać i nagrać dla Was materiał, w którym to opowiem Wam, w jakim momencie warto wyciągać kameleona na zewnątrz po to, aby połapał naturalnych promieni słonecznych. A jak wiadomo, naturalne w tym przypadku znaczy lepsze, więc jeżeli macie taką możliwość i Wasz kameleon wymaga oświetlenia UVB, wówczas postarajcie się mu takie warunki zapewnić, z tego względu, że zobaczycie różnicę między zachowaniem właśnie kameleona, gdzie łapie tych naturalnych promieni słonecznych, a gdzie łapie tych sztucznych. A dlaczego? Postanowiłem to zbadać takim oto testerem za 1 euro około, którego to dostałem, w sumie 2 dostałem od znajomego Sebastiana, któremu to bardzo dziękuję. I zrobimy sobie test, ile daje w tą ładną pogodę nasze słońce, tych promieni ultrafioletowych, a także T8 dokładnie świetlówka w odległości 10 cm i to w sumie prawie nowa świetlówka, więc sami zobaczycie za chwilę, jak test wyszedł i co jest lepsze. Uwaga, wyciągam. Trzeba to potrzymać jakieś 10 sekund i będziemy mieli test już zrealizowany. Ła, jeszcze chwilę. No i dobra, i tutaj to obrazuje nam samym kolorem, jak to mniej więcej wygląda i jak widzicie, jest dosyć ciemny ten pasek, a teraz zobaczycie, jak to wygląda mniej więcej z świetlówką UVB T8, dokładnie 30-watową, którą posiadam i które to używam w całej swojej domowej hodowli. Jeśli chodzi o zapewnienie odpowiednich warunków swojemu kameleonowi, tak naprawdę musimy zweryfikować, jaką temperaturę mamy na zewnątrz, a także jakie temperatury wymaga nasz kameleon. Z tego względu, że nie każdy gatunek może mieć temperaturę na wyspie grzewczej, powiedzmy 32 stopnie i duża temperatura może go nadzwyczajnie w świecie zabić. Mamy kameleony, które to uwielbiają trochę, można powiedzieć, takie temperatury zimne i takie, które to wymagają trochę cieplejsze. Więc dzisiaj tak naprawdę musicie sami zweryfikować, jakiego macie kameleona, jakiego gatunku i dopiero wtedy zobrazujecie sobie, jakich temperatur wymaga. I może to być lato, kiedy to będzie kameleon wymagał waszych odpowiednich tych warunków, które to wy mu zapewnicie, a może być to jesień i na przykład te kameleony wasze będą w jesień lepiej się czuły na zewnątrz niż w domowych zaciszach. Dobra, jak zapewnić w takim razie te odpowiednie warunki? Ja dzisiaj pokażę Wam woliery, w których to trzymam swoje kameleony, ale tak naprawdę możecie robić to na różny sposób. Możecie mieć free range'a, gdzie będzie sobie kameleon latał po różnych okolicach, które to pozwolą mu poruszać się niczym w środowisku naturalnym. Jednak wtedy pamiętajcie o tym, że musicie uważać na jakieś różne złe zwierzęta, które to mogą mu zagrozić. Dobra, idziemy do woliery. Jak widzicie, kameleon jest bardzo ciekawy tego, co się dzieje na zewnątrz i od razu zrobił się mega ruchliwy, jak i kolorowy. Już chce wychodzić na zewnątrz i samo zachowanie kameleonów w takie piękne dni może Wam pokazać, czy faktycznie naturalne promienie słoneczne są lepsze od tych sztucznych. No i jak widzicie, kameleon sobie wyszedł na zewnątrz i ucieka mi, więc muszę go gonić. Chodź. Chodź, 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 chodź. Tak się on prezentuje. Ja oddam kamerę Klaudii, która to będzie nas nagrywała dalej. Poczekajcie, bo się zaplątałem. I jak widzicie, kameleon jest już dużo, dużo bardziej chętny do tego, żeby poruszać się po terrarium, a nawet uciekł nam z tego terrarium, więc zachowanie jest naprawdę bardziej, można powiedzieć, takie ruchliwe niż w terrarium pod tym sztucznym oświetleniem. Dobra, idziesz do terrarium, bo chcemy dalej nagrać ten odcinek, więc Neon Boy, do terrarium Ciebie zapraszam.
Jeśli chodzi o terrarium, pamiętajcie, że fajniej by było, żeby było ono większe niż to, które to posiadacie, bo zapewne macie je takich średnich rozmiarów, jak akurat ja. I im większe w takie fajne dni jak dzisiejsze, tym dla kameleona lepiej, bo będzie mógł on sobie bardziej po tym terrarium się poruszać. Jak zauważycie, to terrarium nie różni się tak naprawdę od tego, które to zapewniliśmy mu w sztucznych warunkach domowych. Jednak trzeba o tym pamiętać, że kameleon, jeżeli jest na słońcu, no to wtedy też trzeba pamiętać o tym, że musi mieć jakieś miejsce, w którym to będzie mógł się ukryć i trochę ochłodzić.